Serdecznie na kolejnej kawie z self-loverką. Dzisiaj temat bardzo mocny. Zamiana ról w relacjach. Porozmawiamy sobie o tym, dlaczego nie zawsze te relacje bywają dla nas satysfakcjonujące, bo wchodzimy nie w te role, w których powinniśmy w tych relacjach być. Mam nadzieję, że zacieracie już rączki na tą dzisiejszą dyskusję. Przygotujcie sobie coś do picia, bo myślę, że temat będzie wymagał mojego dużego zaopiekowania i będzie dosyć obszerny. Słuchajcie, zrobiłam ankietę na moim Instagramie w kontekście przejmowania roli męskiej w związku kobiety i w związku mężczyzny, w związku kobiety z mężczyzną. I bardzo dużo z Was odpowiedziało na te pytania w taki sposób, który po prostu dobitnie pokazał, że naprawdę kobiety przejmują rolę w relacjach i mam tutaj na myśli, że przejmują rolę męską, bo tego stricte dotyczyły pytania. Dzisiaj jeszcze opowiem Wam o trzech innych modelach, jeżeli zdążę na tym spotkaniu. W jakie jeszcze role możemy wchodzić, które absolutnie nie są dla nas korzystne, ale co ciekawe, jak zapytałam dziewczyny, czy przejmują odpowiedzialność za mężczyznę, czy wymuszają to na nim, czy gdzieś tam mu delikatnie sugerują, żeby on przejmował odpowiedzialność, to na to pytanie, słuchajcie, prawie 90% odpowiedziało, że tak, że zdarza mi się. Jak padło pytanie o tym, czy nosisz spodnie w związku, czy przyjmujesz rolę mężczyzny, to wszystkie odpowiedziały, że tak, ale 38% już umie sobie z tym radzić, więc co nam sugeruje, pokazuje jawnie, że większość jeszcze ma z tym wyzwanie. I jeszcze jedno było pytanie w ankiecie, czy w ogóle rozumiesz i zauważasz rozróżnienie ról w relacjach, jeżeli chodzi o podział taki energetyczny, czyli energia męska, energia żeńska. No to tylko bodajże 12% wie i zarządza, a reszta 88% jest świadoma, ale nie umie zarządzać albo w ogóle nie jest świadoma. Więc to są statystyki z moich małych badań, które przeprowadziłam w swojej własnej społeczności na Instagramie. I Wy mi tutaj powiedzcie, te z Was, które są ze mną na żywo, bo nadajemy na żywo i na YouTubie, i na Instagramie, witajcie się i dajcie znać, czy Wy przejmujecie rolę mężczyzny w relacjach, czy Wy jesteście czasami tymi, które noszą spodnie. Zacznijmy od tego. I powiem Wam o tym, że ja bardzo dobrze znam ten temat, nie tylko od strony psychologicznej, ale też od strony po prostu swojego własnego doświadczenia, ponieważ tak, byłam kobietą, która nosiła spodnie w relacjach, przejmowałam kontrolę, narzucałam swoje zdanie, oczekiwałam, że to mężczyzna będzie spełniał moje oczekiwania, a tak naprawdę to wciąż byłam ja tą dominującą, więc tak, znam ten temat. Dajcie znać, czy jesteście też z tej rzeszy kobiet, którym zdarzało się wchodzić w męskie buty i zacząć nosić spodnie. Jestem bardzo ciekawa. Jest to tendencja, która występuje naprawdę w wielu kobiet, w wielu przypadkach, ponieważ wiele z nas, kobiet, co też pokazuje praca moja psychologiczna z podopiecznymi, nosi ojcowską ranę, ma daddy issue, więc jeżeli kobieta ma ojcowską ranę, to oznacza, że ma zranioną małą dziewczynkę i to powoduje, że gdzieś tam w jej dorosłym życiu następuje ta kompensacja tego braku zdrowego wzorca i na przykład, bo to nie tylko może odbić jej w tą stronę, że zacznie nosić spodnie w związku, ale może właśnie jeszcze objawiać się to inną rolą, o której niedługo, ale może właśnie być tą, która staje się tym mężczyzną, której jej brakowało. Może być tą, która chce teraz mieć kontrolę i decyzyjność nad swoim życiem, bo nie było kogoś innego, nie było innego obiektu, który mógłby się tym zająć, bo na przykład tata był nieobecny emocjonalnie czy fizycznie. I dziewczyny, dorosłe kobiety często potem kompensują same wchodząc w tą rolę.
niby chcą mieć takiego obrońcę, niby chcą mieć tą, bo tata to jest obrońca, niby chcą mieć tego swojego Herkulesa przy boku, no ale często ten lęk przed tym, że sama sobie nie poradzę, że taki mężczyzna się nie pojawi, albo że różne są lęki, to już teraz nie o tym jest warsztat, to naprawdę można by było zrobić i zrobię osobny kurs o lękach, które towarzyszą nam w relacjach. Natomiast kobieta z raną, z daddy issue, która wchodzi w spodnie w związku, ona tak naprawdę nie chce tego robić. Ona ma swój podświadomy mechanizm, który sprawia, że ona jest dominująca, kontrolująca, narzucająca, przejmująca inicjatywę, robiąca wszystko za wszystkich. Ona tak działa podświadomie na autopilocie, ponieważ takie gdzieś ma te kody w podświadomości zaburzone, dysfunkcyjne, takimi nasiąknęła, takie się utworzyły na przestrzeni jej życia, wzrastania w określonej rodzinie, w określonym społeczeństwie, ale gdy pojawia się ten dyskomfort, to jest ten moment, kiedy możemy zacząć coś zmieniać, bo tylko dyskomfort nam mówi o tym, że coś jest nie tak i budzi się w nas ta prawdziwa świadomość. Co jest moje? Co jest moje? Ja już odrzucam to, co mi nie służy, więc tutaj jakby oczywiście z góry mówimy, daje znać, że da się z tego wyjść, da się z tych ról wyjść, z tych, które nas ograniczają, które nie są dobre dla nas, ale też które nie są dobre dla naszej relacji. I ja jak wychodzę gdzieś, obserwuję świat, obserwuję ludzi w relacjach, bądź wspominam sobie siebie z przeszłości, to mnożą mi się przykłady na to, jak bardzo kobiety przejmują rolę mężczyzny w związku. I często też robią to mamy, co wydawałoby się, że o, macierzyństwo to jest przecież takie żeńskie. Otóż z macierzyństwem wiąże się też duży stres, a stres to tempo związane ze stresem, to pobudzenie, to jest energia męska. I często widzę na przykład kobiety, które myślą, że one zrobią lepiej. One lepiej poprowadzą wózek, lepiej wprowadzą ten wózek, jak gdzieś wchodzą, wybierają stolik, to ona idzie pierwsza, zajmuje miejsce, wybiera stolik, rozstawia stolik, krzesła, organizuje przestrzeń, żeby usiąść, żeby wszystkim było dobrze, żeby było miejsce na wózek, na dziecko. I tak dalej, i tak dalej. To nie jest rola kobiety, to jest rola kobiety w spodniach, kobiety, która przejmuje inicjatywę, narzuca swoją wolę, nie daje się poprowadzić, nie daje przestrzeni na to, żeby być zaopiekowaną, nie robi sobie przestrzeni na elastyczność, na dopasowanie się, a to są właśnie te cechy żeńskości. I potem kobiety mówią, że w dzisiejszych czasach to nie ma facetów z jajami, przy czym same te jaja facetom ucinają. Cheers to that. Zdrówko czarną kawą z samego rana. Słuchajcie, czy tak nie jest? Oczywiście, że tak jest. Więc zamiast narzekać na to, jak świat został skonstruowany, jacy to teraz są mężczyźni, to ty jako kobieta już dzisiaj zastanawiaj się też, jak ty tych mężczyzn tworzysz. Bo to, w jakiej ty energetyce nadajesz, sprawia, że otoczenie wokół ciebie będzie się dopasowywało do tej twojej wibracji i jak magnes będą się przyciągały podobne ładunki. Więc jeżeli ty będziesz w tej relacji taką, która zabiera tą przestrzeń, to życzę wytrwałości partnerowi, który to będzie unosił, ale jeżeli będzie partner, który ma również swoje deficyty, ma swoją niedojrzałą męskość, czy partner narcystyczny, czy partner o rysie mamin synka, który lubi się podporządkować, to on nie będzie, jeżeli nie jest to mężczyzna świadomy swojej męskości, to on nie będzie walczył o swoją męskość i starał się, żeby ona wyszła na stół, wyszła na prowadzenie, tylko raczej się podporządkuje, ulegnie, i bo tak będzie wygodniej, skoro ty wszystko robisz. Skoro ty robisz wszystko, no to naprawdę jest wielkie prawdopodobieństwo, że trafisz na partnera, któremu się to spodoba i który wcale nie będzie chciał. Będzie sobie realizował swoją męskość gdzieś z kolegami na strzelnicy, ale niekoniecznie w domu, bo przecież ty wszystko robisz. True story, prawda? Tak jest, więc możesz tą swoją, kobieto, niezależność, tą swoją potrzebę dominacji, tą swoją potrzebę zarządzania, decyzyjności
jak najbardziej mieć i pielęgnować, bo to jest cudowne. My nie chcemy teraz, żeby kobiety w związkach były tylko żeńskie i żeby w ogóle nie były w swojej energii męskiej, bo to jest fe. Absolutnie nie. Ja jestem fanką energii męskiej u kobiety, uważam, że ona jest bardzo pomocna, tylko ty potrzebujesz dawać jej odpowiednie ujście, na przykład do zarabiania swoich własnych pieniędzy, do rozwijania swojej własnej pasji, do zajmowania się swoimi jakimiś planami, osiąganiem swoich celów, do tego, żeby uprawiać sport, być zorganizowaną, być zdyscyplinowaną, konsekwentnie realizować to, na czym tobie zależy. Tutaj ładuj swoją energię męską, ale niekoniecznie ładuj ją na swojego mężczyznę, bo ucinasz mu jego klejnoty, a żaden mężczyzna nie będzie czuł się komfortowo w takiej sytuacji przy tobie. Więc zastanów się nie tyle, jakich mężczyzn ty przyciągasz, tylko zastanów się, jaką ty kobietą jesteś i co w tobie jest takiego i na jakiej ty wibracji nadajesz, że tak wygląda twój aktualny związek albo że takich mężczyzn przyciągasz. Ale słuchajcie, o tym będzie na moim kursie Self Love w związku, ponieważ będzie niebawem, już tuż przed nami edycja druga. Pierwsza edycja była w tamtym roku, więc teraz lecimy z edycją numer 2. Serdecznie Was zapraszam, wejdźcie sobie na stronę selflowerka.pl, zakładka Imperium Self Love i tam macie cały dostęp, całą piękną ścieżkę rozpisaną o tym, jak możecie się ze mną rozwijać w wzrastaniu w bezwzględnej miłości do siebie. I niebawem pod koniec sierpnia obserwujcie, bo będzie premiera, a z premierą wiąże się niższa cena wejścia do nowej przestrzeni właśnie Self Love w związku. Dobra, lecimy dalej. Słuchajcie, jakie jeszcze role kobiety mogą wchodzić w związkach? No, jest tego trochę i myślę, że jak Wam zacznę opowiadać, to będą Wam przychodziły różne obrazy do Waszej głowy. Mianowicie, kolejna będzie druga rola, jeszcze będą dwie, czyli w sumie dzisiaj omówimy cztery. Będzie bardzo intensywne spotkanie. Kolejna rola, która nie jest wspierająca dla relacji, dla żadnej ze stron, to jest taka rola, kiedy kobieta wchodzi w rolę matki i traktuje swojego partnera jak syna. Jest to totalnie zaburzony związek wtedy, dysfunkcyjny, są to zaburzone potencjały pomiędzy nią a nim. A zauważmy, że naprawdę wielu mężczyzn szuka swojej mamy, szuka swojej mamusi. Wielu mężczyzn ma taki podświadomy, wgrany wzorzec, że szuka sobie kobiety na podobieństwo swojej matki, szczególnie jeżeli byli to mężczyźni, którzy byli bardzo mocno ze swoją mamą związani, albo im tej mamy brakowało i potrzebują sobie dokonać tej kompensacji tego braku wzorca, braku tej relacji. I tutaj jest bardzo duża pułapka, jeżeli właśnie kobieta wchodzi w rolę matki, bo ty wtedy automatycznie regresujesz swojego partnera do poziomu dziecka. A chyba nie chcesz, jako dojrzała, dorosła kobieta, tworzyć relacji z dzieckiem, z małym synkiem. Chcesz mieć partnera dojrzałego przy swoim boku. Partnera, z którym będziesz mogła podejmować dojrzałe decyzje, dokonywać pięknych, dojrzałych rzeczy, budować dom, a nie bawić się w dom i żyć w jakiejś iluzji. I ty stworzysz tą relację tylko wtedy, kiedy ty będziesz dojrzałą, dorosłą. Natomiast często mylne jest interpretowanie pewnych cech, jakoby one były dojrzałe, bo jeżeli jesteś taka troskliwa, umiesz wychować, kierujesz życiem, to myślisz, że o tak, jestem taka dojrzała, zaradna, ja wiem, ja umiem. Tylko jeżeli ty tak kierujesz życiem swojego partnera, jesteś nadmiernie opiekuńcza, załatwiasz wszystkie jego potrzeby, często też kosztem jego samodzielności, bo go zaczynasz wyręczać, ja to zrobię za ciebie, a tak naprawdę dusi cię to w środku, bo myślisz, Boże, ja to zrobię lepiej, ja umiem lepiej, to jesteś totalnie toksyczną matką dla swojego partnera i regresujesz go do poziomu synusia. Gdy kontrolujesz, kierujesz życiem partnera, codzienne obowiązki oraz jakieś wielkie rzeczy, bez konsultacji z nim, robisz coś, bo myślisz, że
a tam, po co tam będę go obciążać na przykład. I to jest taki Twój delikatny, różowy argument, że ja tam po prostu nie chciałam Ci zawracać uwagi, więc ja już to zrobiłam albo już zadecydowałam. Nie! To schowaj sobie tam, wyrzuć do swojego różowego kosza ten różowy argument. To jest bardzo złe zachowanie. To jest zachowanie, które świadczy tylko o Twoim nadmiernym poczuciu kontroli, co nam mówi o tym, że gdzieś tam jeszcze w Tobie jest ten lęk, który każe Ci wszystko mieć zaopiekowane i nie możesz tego puścić, bo jeżeli kontroluję to, to przynajmniej wiem, o co we wszystkim chodzi, wiem, co po czym nastąpi, mam nad tym, trzymam na tym łapę. A gdy puszczasz, gdy pozwalasz rzeczom płynąć, gdy pozwalasz dopiero oddać tą pałeczkę, to wtedy wchodzisz w swoją cudowną żeńskość i wtedy wchodzisz w zaufanie, puszczasz ten lęk. To jest zupełnie inny potencjał. Zobacz nawet, jak ja zmieniłam ton swojego głosu, jak o tym powiedziałam, prawda? A bardzo często kobiety, niestety, ale matkujecie swoim mężczyznom, bo myślicie, że Wy zrobicie coś lepiej, że nikt nie zrobi tak jak Wy. Bo żyjecie w lęku i myślicie, że nie chcecie stracić tej relacji, matkujecie, bo boicie się, że stracicie go, że zrobicie wszystko, żeby go przy sobie zatrzymać, więc zaczynacie go wyręczać, zarządzać jego czasem, obowiązkami i tak dalej. Te z Was, które są na żywo, dają mi znać, czy widzą to w sobie, albo czy widzą to w świecie. Jeżeli nie chcecie się przyznawać tutaj, to po prostu dajcie znaka, czy ta rola, o której mówię, jest Wam znajoma, że zauważacie ją w świecie. Tak samo jeżeli, słuchajcie, Wy możecie tego nie wiedzieć, nie zdawać sobie sprawy, ale jeżeli zamiana ról następuje też, kiedy Ty nadmiernie krytykujesz swojego mężczyznę i go poprawiasz, bo to zachowujesz jak kto? Jak wychowanka. Rodzice krytykują swoje dzieci, rodzice cały czas zwracają uwagę swoim dzieciom. Nie tak, wyszłaś za linię, mogłoby być lepiej, nie tak się układa, inaczej się układa. Dorośli to robią tak i tak. Ty jesteś dopiero jeszcze dzieckiem, uczysz się cały czas, ale ja jako dorosły powiem Ci, jak ma być. No przecież krytykanctwo, poprawianie, wymaganie stałej korekty, krytykowanie wyborów, decyzji, tych nawet małych, dotyczących ubioru, dotyczących, nie wiem, stylu spędzania wolnego czasu. Jeżeli to nie wadzi Wasz związek, powiedzmy, bo on może chcieć spędzać czas w taki sposób, że po prostu codziennie chce łoić browary z kolegami, no więc wiadomo, że tutaj warto zauważyć i skrytykować, czy dać znać, zaalarmować, że takie zachowanie może nam się nie podoba i może chciałybyśmy dokonać, wpłynąć na jego zmianę. Natomiast mówimy o takich sytuacjach, które są naturalne, codzienne, pozwólmy żyć. Pozwól żyć, to jest dorosły, autonomiczny człowiek, autonomiczna jednostka, to nie jest nikt Tobie podległy, a często niestety kobiety w związkach traktują mężczyznę jak podmiot jej podległy. Tak się nie robi. Jeżeli Ty masz ranę na wewnętrznej dziewczynce, jeżeli Ty masz zaburzony wzorzec ojca, jeżeli Ciebie nie wychowano, nie dano Ci miłości, pełnej miłości, nie pokazano Ci, na czym polega fantastyczny, ciepły, zdrowy związek, to Ty nie ładuj się w relacje z drugim człowiekiem, bo narobisz kuku sobie i tej drugiej osobie. Bo będziecie w tym tańcu zalepiania sobie wzajemnych ran, ponieważ jest wielkie prawdopodobieństwo, że gdy my jesteśmy tacy poturbowani, to sobie znajdujemy i przyciągamy kogoś, kto również jest poturbowany i jesteśmy dla siebie nie po to, żeby wzrastać i tworzyć cudne życie, tylko po to, żeby być na jakimś etapie dla siebie healerem, być uzdrowicielem. I sobie łatamy te rany, jeszcze się bardziej krzywdzimy, bo dotykamy swoich innych ran, triggerów tak zwanych, które potem nam wyłażą na powierzchnię, ale jest do tego dobra okazja, żeby je zaleczyć, jeżeli wyszły. I to są takie relacje dynamiczne, dosyć trudne, wyboiste, ale ludzie, którzy nie wierzą, że może spotkać ich coś stabilnego, to myślą, że ale dobrze, że chociaż on jest, dobrze, że chociaż widzisz, ja potrafię kochać, to jestem w stanie być w związku, więc po prostu tak ma być, bo jest ciężko, ale przynajmniej
się w tej relacji rozwijam. Tylko nie mylmy rozwoju, wzrastania z wiecznym emocjonalnym rollercoasterem. A jeżeli jest naprawdę mocno zaburzona ta dynamika, gdzie kobieta wchodzi w rolę matki i matkuje i regresuje mężczyznę do roli synusia, to niestety, ale to nie jest relacja, która sama w tej dynamice doturla się do zdrowego, pełnego wzorca. Raczej potrzeba tutaj w pewnym momencie jakiejś takiej przebłysku świadomości i zaciągnięcia hamulca, i któraś ze stron musi powiedzieć stop, to nie jest dla nas obojgu zdrowe. To nie jest dla nas obojga zdrowe, ok? Więc też nie żyjmy w iluzji, a często ludzie, którzy są poturbowani, a chcą kochać, bo to nie jest nic złego chcieć kochać, prawda? To często ci ludzie trafiają na... są w relacjach, które nie są dla nich dobre, są dysfunkcyjne, ale żyją w iluzji, nazywając tę relację dobrą, że taka ma być na tym etapie, że ja w sumie nie zasługuję na nic lepszego. Błąd, zawsze trzeba wierzyć w to, że zasługujemy na dobro i trzeba nauczyć się przyjmować dobro. I tworzą sobie iluzje i kolorują w swojej wyobraźni tą relację, która jest dysfunkcyjna, często przemocowa, zaburzona, naprawdę bardzo kosztowna emocjonalnie. Kolorują ją, że wszystko jest okej, bo nie wierzą, że może spotkać ich nic lepszego i w to jest lepsze niż samotność. Jeżeli boisz się samotności, paraliżuje cię singielstwo, to zapraszam cię do mojego kursu Self Love w związku, bo tam jest, to będzie kurs, który będzie miał 4 moduły, no 3 główne plus jeden taki dodatkowy o energii żeńskiej i męskiej, ale cały jeden moduł poświęcony jest singielstwie, temu okresowi, kiedy jesteśmy sami, jak wykorzystać ten moduł, jak wykorzystać ten okres dla naszego wzrostu, jak przygotować się na związek, jak sobie samodzielnie zaleczyć te rany, bo to jest turbo ważne, żeby... I tutaj alert, uwaga, czerwona lampka. To nie musi być tak, że ty masz wejść w relację wtedy, kiedy jesteś wyleczona, zaleczona, kompletna, ok? Bo życie to jest cały rozwój i powiedz mi, kiedy jest ten moment, kiedy ty jesteś kompletnie uzdrowiona? Kiedy ty kompletnie kochasz siebie. Ja jestem self-loverką, bezwzględnie kocham siebie, uczę was kochać siebie, ale to nie znaczy, że ja od momentu, kiedy poczułam tą miłość w sobie, przestałam się nią zajmować. Ja cały czas się tym zajmuję, cały czas pielęgnuję w sobie tą miłość do siebie samej, bo cały czas chcę być tą self-loverką i to się nie kończy, więc to nie musisz czekać do tego momentu w samotności, w singielstwie, aż się pozaleczasz i dopiero wtedy będziesz godna relacji. Nie, oczywiście, że z drugim człowiekiem możemy wejść w ten wspaniały taniec i w tym duecie uzdrawiać pewne części siebie, wręcz w towarzystwie drugiej osoby, która działa dla nas jak lustro, przeglądamy się i to jest najpiękniejsze też, jak my możemy przy drugiej osobie wzrosnąć, ale to już mówimy o takim etapie, gdzie jesteśmy naprawdę świadomi swojego wzorca, jesteśmy naprawdę świadomi tej planszy, którą mamy w głowie, umiemy się po niej poruszać, znamy siebie, znamy instrukcje obsługi samych siebie i wchodzimy sobie wtedy w relację z kimś innym, kto jest równie świadomy, ale umiemy sobie nazywać pewne rzeczy, nazywać to, co się wykrzacza, rozmawiać o tym, jak możemy to naprawić dla nas samych indywidualnie, ale też dla swojego partnera w imię miłości dla niego, dla tego związku, prawda? No właśnie, więc o tym będzie więcej w moim kursie Self Love w relacji. A tymczasem zapraszam Was na 22 sierpnia na bezpłatny webinar, gdzie opowiem Wam o 5 błędach w związku, więc Wy tutaj, którzy jesteście ze mną na żywo, możecie teraz skomentować słowem webinar i dostaniecie ode mnie zaproszenie. A ci, którzy jesteście na odsłuchu, to wejdźcie na stronę selflowerka.pl i też będziecie mogli załapać się na bezpłatny warsztat ze mną, który już 22 sierpnia. A jeżeli słuchasz tego po 22 sierpnia, to tak czy siak zapraszam Cię serdecznie do obserwowania moich poczynań tutaj w social mediach, bo co jakiś czas regularnie lubię spotykać się z Wami na bezpłatnych warsztatach i dzielić się tą wiedzą z serducha. Dobrze, teraz poczytam chwilkę komentarze, że tak, 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 to znajome schematy, ale ja nie myślałam o tym, że matkuję, tylko że się troszczę, bo to jest miłość do niego, ale dzięki Tobie już wiem, co robi. Dziękuję za Twoje ostatnie kursy. Mua!
Dziękuję również za to, że jesteś, za to, że się rozwijasz. To jest cudowne, gdy bierzemy odpowiedzialność za siebie, gdy bierzemy odpowiedzialność za swój rozwój, bo wtedy stajemy w rolę dojrzałego, dorosłego. A nie ma piękniejszego życia niż życie spędzone w tej roli. Uwierzcie mi, bo rola małej dziewczynki, poturbowanej księżniczki, heroski, siłaczki, to są role, które mogą mieć swoje korzyści, okej, jak najbardziej, ale to są role dysfunkcyjne, więc nie chcemy w takich rolach funkcjonować, chcemy rozwijać się i progresować do roli dojrzałego, dorosłego. Dobra, tutaj kochani jeszcze Wam przedstawię kolejne role, tylko sobie muszę ustawić tutaj moją kamerkę, o dobra. Lecimy dalej. To już mamy matka, która traktuje swojego partnera jak synusia. Dalej, lecimy. Odwrotna sytuacja. Bardzo dużo jest kobiet, które znowu mają ranę na wewnętrznej dziewczynce. To nasze wewnętrzne dziecko, słuchajcie, to jest podstawa rozwojowa. To mam nadzieję, że tutaj każde w społeczności saflowerki już wie. I wtedy, kiedy wchodzisz w rolę małej księżniczki, córeczki, to kogo ty przyciągasz i z kim ty żyjesz? Statusem, z kimś, kto cię uratuje. I wtedy jak to się objawia? Że jesteś zależna emocjonalnie i finansowo od swojego partnera, że myślisz, że ty sama to sobie w ogóle nie poradzisz, że ty zginiesz bez niego. Och, ile ja kobiet spotkałam w swoim życiu, które miały ten syndrom. Ja akurat byłam kobietą w spodniach, w relacjach, natomiast tak jak Wam wspominałam na początku tego spotkania, gdy jest taka rana porzuceniowa, daddy issue w małej dziewczynce, która potem dorasta, to może to właśnie kompensować się i manifestować na dwie strony, albo dziewczyna siłaczka, Wonder Woman, dziewczyna w spodniach, albo mała księżniczka, dziewczyna, która jest zraniona, która myśli, że potrzebuje mężczyzny, żeby być kompletna, żeby w ogóle poradzić sobie w świecie, bo sama to nic nie zdziała, potrzebuje, żeby ktoś ją uratował, bo jest nieodpowiedzialna, jest zależna i tak dalej, więc to jest ten model. Jeżeli ty jako kobieta boisz się swojego życia samodzielnego, to jest dla ciebie znak, sygnał, żeby na początku się tym zająć i zaopiekować się tym strachem i zapytać się siebie, dlaczego ja tak się boję dorosłego życia, a nie iść szukać mężczyzny, który będzie dla ciebie jak ojciec, który będzie cię, on z kolei, wyręczał w każdej sferze życia, podejmował decyzje za rodzinę, za was. Okej, super, żeby mężczyzna w zdrowym związku był decyzyjny, inicjował, natomiast ty, tak jak powiedziałam, musisz mieć ten kawałek swojego świata, w którym realizujesz tą męską energię, tą dynamikę niezależności, samodzielności, decyzyjności i odpowiedzialności, ok? To jest bardzo ważne dla twojego zdrowia psychicznego i dla twojej postawy dojrzałej, dorosłej. Jeżeli ty oczekujesz, że ktoś za ciebie rozwiąże problemy, oczekujesz opieki, spodziewasz się, że mężczyzna będzie rozwiązywał wszystkie twoje problemy, że będzie prowadził za ciebie biznes, że będzie cię koił, domyślał się w ogóle, o co ci chodzi, co ty teraz czujesz, to od razu stawiasz go w rolę tatusia, ale co gorsza, samą siebie regresujesz do roli małej dziewczynki. Sama z siebie robisz kogoś, kto jest infantylny, bezbronny, naiwny, oczekujący, że ktoś inny będzie chronił, że będzie prowadził. To nie jest dla ciebie dobra postawa, a wiele kobiet naprawdę wchodzi w taką rolę, bo chcą, żeby było im wygodniej. I to jest trochę smutna prawda, ale tak bywa, że myślą, że tam jest wygodniej. Ale dzieje się dramat, kiedy taka relacja się rozpada, bo to jest mechanizm, mała księżniczka, córeczka i tatuś, w którym następuje ogromne uzależnienie emocjonalne. Pokładanie wszystkiego w partnerze, pokładanie całej naszego powodzenia, naszego życia, naszej sfery prywatnej, biznesowej, emocjonalnej, że ty wszystko zrób, ty bądź przy mnie, bo jak cię nie ma, to jest kataklizm. No i jeżeli związek się rozpada, to następuje ten kataklizm. I mimo tego, że ty myślałaś sobie, że po prostu w relacji to będzie mi tak wygodniej, może twoja podświadomość tak ci podszeptywała, bo tak bardzo się bałaś być sama,
ale później jest ci strasznie niewygodnie, bo wtedy cierpisz i myślisz, że świat się skończył, świat się zawalił. Pojawiają się wtedy stany ataki paniki, stany histerii, że co ja teraz pocznę? Co ja teraz pocznę, gdy ja jestem sama? Jeżeli ty nie masz w sobie tej kotwicy, tej swojej bojki bezpieczeństwa, której możesz się złapać pod tytułem kocham siebie, umiem o siebie zadbać, jestem samodzielna, lubię swoje życie, umiem sobie poradzić, umiem to ogarnąć, to naprawdę będzie ci ciężko tworzyć zdrowe związki, bo ciągle będziesz miała te radary na zewnątrz i potrzebuję uznania, potrzebuję uwagi, potrzebuję, żeby ktoś wypełnił moje życie i dał mi znać, że ja jestem w ogóle godna, żeby ktoś mnie zapewniał o miłości. Jeżeli ty potrzebujesz, i to jest bardzo częste, dziewczyny sobie nie zdają sprawy, że to jest zamiana ról, jeżeli ty potrzebujesz stałego zapewniania o miłości, jeżeli ty pytasz, czy mnie kochasz, jeżeli chcesz stałej adoracji, to tak jak jest mała dziewczynka, która idzie tulić się do rodzica, jeżeli chcesz cały czas tego, żeby on udowadniał, że cię kocha, żeby dbał, jeżeli ty chcesz, żeby on zajmował się też twoją sferą emocjonalną, czyli rozbawiał cię, łagodził twoje smutki, to jest niedobre. Słuchajcie, dlaczego? Ponieważ ty jako dojrzała, dorosła kobieta sama potrzebujesz umieć zająć się swoją strefą emocjonalną i to jest nic innego jak żeńskość. Tak samo mężczyzna, który potrafi zająć się swoją emocjonalnością, to on wtedy czerpie ze swojej animy, ze swojego potencjału, tej podosobowości, która potrafi w inteligencję emocjonalną i umie się zaopiekować swoimi emocjami, bierze odpowiedzialność za swoje emocje. Więc ty, jeżeli nie umiesz wziąć odpowiedzialności za swoje emocje, a myślisz, że to jest rola twojego mężczyzny, to regresujesz się do roli dziecka, bo to dziecko nie potrafi wziąć odpowiedzialności za swoje emocje. To jest twoja odpowiedzialność, żeby zająć się twoim życiem emocjonalnym. I absolutnie nikt się tutaj nie domyśli, że co ty czujesz i co teraz z tobą zrobić, jak się tobą zająć. Ty możesz iść i poprosić o pomoc, poprosić o wsparcie, poprosić o otuchę, bo jest ci źle, ale to ty masz wiedzieć, co ci jest i czego ty potrzebujesz i ewentualnie poprosić swojego partnera, kogoś, kogo kochasz i kogoś, kto ciebie kocha, żeby był w tym trudnym momencie razem z tobą, ale nie, żeby zrobił to za ciebie, ok? Myślę, że to wybrzmiało bardzo mocno. Jest to dosyć trudny temat, natomiast bardzo powszechny, więc myślę, że warto o tym mówić, bo my często nie wiemy, co nam jest, dlaczego tak się dzieje w relacji, dlaczego ja trafiam w takie związki, dlaczego ja ze związku w związek wchodzę i spotykam, przyciągam cały czas tych samych facetów. Ano, przyciągasz, ponieważ cały czas ty jesteś taka sama, ponieważ cały czas na poziomie podświadomości masz wgrane te same mechanizmy, które są twoim automatem, które są twoją planszą, po której ty się poruszasz, bo nie umiesz inaczej, po prostu to jest twoja jedyna plansza, jaką znasz. Ale w momencie, kiedy budzisz swoją świadomość, zaczynasz pracować psychologicznie, energetycznie, emocjonalnie, w hipnozie, wszystko pięknie potrafisz sobie zmienić na swoją własną korzyść. Więc serdecznie zapraszam Cię do takiej pracy. Jeżeli jesteś ze mną na żywo, to napisz słówko webinar i dostaniesz ode mnie zaproszenie na darmowe spotkanie o 5 błędach w relacji, ponieważ ja tutaj już nie zdążę o wszystkim powiedzieć i specjalnie zorganizowałam dla nas osobną przestrzeń webinarową, gdzie będziemy mogli sobie jeszcze głębiej zanurkować w błędy w relacjach, których często jesteśmy nieświadomi, a one nam niestety ale utrudniają, wydłużają tą drogę do szczęśliwego, kompletnego związku. A tymczasem, kochani, ostatnia rola, którą chcę tutaj wyłożyć, która często się pojawia i to też jest taka... No śliski temat, dajcie znać, co o tym czujecie, co o tym myślicie, jak to czujecie, bo to jest taka rola, kiedy kobieta wchodzi w rolę kumpelki i swojego partnera traktuje jako kumpla. I jak najbardziej przyjaźń jest spoiwem. Przyjaźń musi wystąpić w zdrowym związku, nie tylko pożądanie, nie tylko strefa intymności pomiędzy kobietą a mężczyzną, ale ta też przyjacielskość jak najbardziej. Tylko my tutaj mówimy o proporcjach, bo jeżeli nie ma wyraźnych granic między wami, granic pomiędzy tymi właśnie rolami, kiedy jestem twoją kochanką, kiedy jestem twoją partnerką, kiedy jestem twoją przyjaciółką,
Czasami też możemy razem zachowywać się jak dzieciaki i nasze wewnętrzne dzieci razem mają, mogą się bawić, to też jest cudowne, ale jeżeli nie ma takiego wyraźnego podziału na sferę emocjonalną i sferę romantyczną, na sferę takiej zabawy, to trochę zaburzamy ten wizerunek partnerstwa. Wtedy zaczynamy po prostu spotykać się z tym naszym partnerem albo żyć z nim pod jednym dachem jak taka kumpelka z kumplem, przyjaciółka z przyjacielem, gdzie bawimy się razem, niby sobie czasami porozmawiamy o poważnych sprawach, ale w sumie to razem też idziemy na piwo. On może czasami mnie jakoś szturchnie albo coś do mnie powie z lekkim takim brakiem szacunku, sarkastycznie. Tak jakby traktował kumpla, no to ja mu też oddam tym samym, trochę sobie pożartujemy, trochę może sobie się na siebie pozłościmy, poprztykamy słownie. Potem pójdziemy do łóżka i co to jest? To gdzie tu jest partnerstwo, gdzie tu jest dojrzałość, gdzie tu jest zachowanie pewnych takich norm, które cechują kobietę i mężczyznę w związku dojrzałym, partnerskim. Bo jeżeli też potem w takiej relacji osłabia się romantyzm, romantyczność opada, intymność opada, pożądanie opada, jest mniejszy akcent na te takie na randki i bardziej traktujesz swojego partnera jako przyjaciela niż kochanka, to też nie jest już to dobry kierunek. Super, że możecie mieć wspólne zainteresowania i wspólne hobby. To jest bardzo dobre, to jest ten element, który też jest spoiwem, jak najbardziej, razem spędzamy czas, razem mamy fun, no ale jeżeli nasz związek to jest tylko to, to też coś jest nie tak, bo nie ma przestrzeni na coś innego, nie ma przestrzeni na budowanie domu, na myślenie o tym, jak tacy ludzie mają na przykład być rodzicem dla dziecka, jeżeli sami ciągle zachowują się jak nastolatkowie. Jeżeli na przykład nie ma też podziału ról w dbaniu o dom, w obowiązkowość taką, kto się czym zajmuje, tylko jest jeden wielki chaos, rozgardiasz, nie dzielicie się obowiązkami, żyjecie sobie jak na takiej stacji, po prostu jakbyście wynajmowali jakieś mieszkanie, nie ma komu o to zadbać, ale po co w sumie zadbać, zamówmy sobie żarcie, usiądźmy, cieszmy się chwilą, takie YOLO, you only live once, dobra tam. Lecimy. To może komuś się to podobać. Ja tego nie krytykuję, ja tylko nazywam zamianę ról w odniesieniu do modelu zdrowego, dojrzałego związku pod kątem też wzorców naszych tutaj psychologicznych i wzorców indywidualnych, które potrzebujemy mieć, aby czuć się naprawdę szczęśliwi, spełnieni, żeby zadbać o nasze zdrowie mentalne w pełni. Natomiast jeżeli komuś odpowiada taka zamiana ról, to proszę bardzo, słuchajcie, niekiedy też ludziom odpowiada związek pod tytułem matkująca partnerka i synuś, czy mała księżniczka i tatuś, który wszystko zrobi i się zaopiekuje, czy kobieta w spodniach i mężczyzna z uciętymi jajami. Więc jakby dla każdego coś dobrego, każdy się może odnajdzie. Ja tylko nazywam te role, które faktycznie mogą prowadzić do dysfunkcji i potem przychodzicie do mnie na sesję i mówicie: Madzia, coś jest nie tak, dlaczego tak jest, dlaczego moja relacja wygląda tak, a nie inaczej, czuję się w tym źle, albo się w tym duszę, albo się w tym gubię, albo jest mnie w tej relacji, czuję, że za dużo wszystko jest na mojej głowie, albo czuję, że jest mnie za mało, ja nie jestem brana pod uwagę i tak dalej, i tak dalej. Naprawdę jest masa różnych form, w jakich my się znajdujemy i warto jest na początku zanurkować przede wszystkim w siebie, kochani, i zajrzeć w swoje podosobowości, zajrzeć w swoje wewnętrzne dziecko, w swoją wewnętrzną nastolatkę, zaopiekować się swoją żeńskością, swoją męskością, jaką ja chcę być kobietą sama dla siebie w moim własnym życiu, jakim ja chcę być tutaj mężczyzną, jakie ja chcę atrybuty mojej męskości reprezentować sama dla siebie w swoim własnym życiu. I dopiero potem, taka świadoma, idę do świata, idę do relacji, idę budować partnerstwo i doskonale się w tym, rozwijając się właśnie z drugim człowiekiem, który również jest świadomy, więc rozmawiajcie o tym,
Ja ostatnio właśnie odbyłam cudowną rozmowę z moim partnerem, zainspirowana właśnie moim ostatnim masterclass, który poprowadziłam. Zapraszam Was do niego. To jest cudowny warsztat właśnie o animie i animusie, o energetyce, energii męskiej i żeńskiej. I tak przygotowywałam się do tego webinaru, prowadziłam go, nagrałam hipnozę. Potem zaczęliśmy rozmawiać właśnie o tym, jak on widzi swoją żeńskość, swoją animę, swoją męskość, jak moja męskość potrafi zabijać jego męskość, jak ja, która mam tendencję właśnie do tego nakładania spodni, potrzebuję cały czas to w sobie równoważyć i pytałam mojego partnera o to, czy on to czuje, czy on to widzi, kiedy mój animus wychodzi na scenę i jak wtedy jego animus się czuje. I to była cudowna rozmowa, kiedy naprawdę mogliśmy otworzyć się na siebie, dowiedzieć się więcej na swój własny temat. Cudowna była też ta część o tej emocjonalności mężczyzny, czyli tej energii żeńskiej, która odpowiada właśnie za strefę emocjonalną mężczyzny i kobiety. No cudowne, więc kochani, rozmawiajcie o swoich rolach, o swojej energetyce i to Wy inicjujcie tematy rozwojowe, nie czekajcie, aż partner zainicjuje. Inicjacja to jest ta dynamika z energii męskiej, natomiast te tematy rozwojowe są tematami z branży żeńskiej, bo tam jest dużo o emocjonalności, o psychologii, o empatii, o słuchaniu, więc to Wy inicjujcie takie rozmowy ze swoimi partnerami. Jeżeli chcecie się doskonalić w tym, to serdecznie zapraszam do Imperium Self Love. Znajdziecie wszystkie informacje na stronie selflover.pl, u mnie na Instagramie i doskonalcie się w Waszym świecie, w Waszych podosobowościach, aby odnajdować najprawdziwszą prawdę na swój własny temat, bo wtedy będzie Wam lepiej. Będzie Wam lepiej, Waszym związkom będzie lepiej i ludziom w Waszym otoczeniu. I serdecznie zapraszam na kurs Self Love w relacji, którego premiera już niebawem, a tymczasem 22 sierpnia widzimy się na bezpłatnym webinarze o pięciu błędach w związkach. Tutaj jeszcze widzę komentarze, więc przeczytam. U mnie widzę, że jest taki misz-masz wszystkich takich zachowań. U mnie daddy issue, u mojego męża widzę ten chłód wychowania domowego. No właśnie, bardzo dobrze, że to potrafisz zauważyć, ale też, bo to jest punkt wyjściowy, który pozwala nam pracować. I czy może być misz-masz? No jasne, że tak. Dlaczego? Bo tak jak powiedziałam, mam nadzieję, że to wyłapaliście. Wszystko zaczyna się od naszego wewnętrznego dziecka. Jeżeli jest rana na wewnętrznej dziewczynce, to powiedziałam Wam, że dorastając do dorosłości, tak samo mały chłopiec, my dorastając jako ludzie, wyrastamy z jakąś raną i to nie ma absolutnie co kogo winić, naszych rodziców, opiekunów, wychowawców i tak dalej, tylko Ty masz sobie wziąć odpowiedzialność za tą ranę, bo coś Ci zaczyna nie pasować, a to jak Tobie to wylezie w świecie dorosłym, jak Tobie się to zmanifestuje, czy bardziej w jaką stronę, w jaką rolę, raz tak, w zależności od tego też, od Twojego czasu życia, od Twojego poziomu dojrzałości emocjonalnej, od osób, z którymi przebywasz, różne tutaj triggery zaczynają nam wyłazić i jak najbardziej te role mogą fluktuować, mogą się zmieniać, ale to jest nasza rola, żeby doprowadzić do równowagi i żeby uszyć sobie najlepszą rolę dla mnie. Jak mi będzie najlepiej funkcjonować w świecie? Jak mi jest najbardziej komfortowo, biorąc pod uwagę moje wewnętrzne dziecko, moją wewnętrzną nastolatkę, co ja potrzebuję zrobić, żeby się nimi opiekować i nasze całe życie i wzrastanie do miłości własnej jest jednym wielkim procesem reparentingu, czyli stawaniem się takim rodzicem, jakiego nam brakowało w kontekście ojca i matki. Uwielbiam ten obszar, uwielbiam tą tematykę, uwielbiam to, że mogę Wam pomagać to odkrywać, uzdrawiać. Serdecznie Was zapraszam do przestrzeni Imperium Self Love. I co, moi kochani, moje kochane, bardzo Wam dziękuję za dzisiaj. Kończymy to spotkanie. Odtwarzajcie sobie, bo jak najbardziej będzie zapisane. I co? Widzimy się za tydzień na kolejnej kawce z Self Loverką. Dziękuję Wam serdecznie. Buziaki. Mua. Pa, pa. Jak macie do mnie jakieś pytania, to śmiało piszcie do mnie w DM-ach.